Wiadomo, że Polska jest w dość szczególnej sytuacji, jeżeli chodzi o wysoki udział energetyki węglowej w naszym miksie energetycznym, i między innymi z tego powodu jest traktowana szczególnie przez Unię Europejską, są dla nas przeznaczone odpowiednie fundusze. I teraz w jaki sposób te fundusze mogą wspomóc banki w naszym kraju do tego, żeby wspierać transformację energetyczną? Generalnie Unia Europejska jest jednym z motorów transformacji, jednym z inicjatorów naj, najdalej posuniętych zmian w zakresie tej całej reformy klimatycznej, prawda, wynikającej z agendy paryskiej. Czasami spotyka się nawet takie opinie, że być może jest to zbyt ambitne. Natomiast na pewno z punktu widzenia biznesu i sektora finansowego, Yy, taką forpoczną tej ambicji są ciekawe, czy yy, bardzo yy, pomocne programy yy, wspierające ofertę, chociażby kredytową. Yy, pan redaktor wymienił yy, tutaj yy, ale oprócz regulacji takim głównym w tej chwili poszukiwanym wsparciem są na przykład gwarancje, gwarancje kredytowe, leasingowe i tym podobne. Największym programem europejskim w tej chwili unijnym, który jest właściwie programem klimatycznym, jest program InvestEU, w ramach którego również polskie banki mogą już i zaczęły to robić sukcesem korzystać z ogromnego wsparcia. Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Szacujemy, że do Polski trafią środki umożliwiające wygenerowanie akcji kredytowej nawet powyżej 20 miliardów złotych w tym zakresie, z czego znakomita część powinna być dedykowana właśnie zrównoważonemu rozwojowi, właśnie celom klimatycznym. W samym programie InvestEU, Ponad 10 miliardów euro jest dedykowana na zrównoważony rozwój. To ma stymulować 3, 4, 10-krotnie akcję finansową na rynku, skierowaną głównie do małych przedsiębiorców, do małej przedsiębiorczości. Myślę, że to jest o tyle istotne, że akurat ten sektor ma największe kłopoty w dostępie do finansowania, ale również ten sektor, i to wynika z badań. Prezentowanych chociażby w ostatnich miesiącach również w Polsce, ma najwięcej wątpliwości i najwięcej obaw co do transformacji klimatycznej, a w Polsce, kraju bardzo mocno karbonizacyjnym póki co, no te obawy są szczególnie uzasadnione, ponieważ z każdej strony, właściwie z jakich usług czy produktów by nie korzystać, to sektor biznesowy, w tym przede wszystkim MŚP. No, jest y, póki co y, y, otoczony po prostu y, usługami węglowymi i y, nasza gospodarka w tym sektor bankowy y, w dużej mierze jest odpowiedzialny za to, żeby również tych mniejszych próbować i edukować i włączać ten nowy obieg zielony czy zrównoważony obieg gospodarczy. Czy ten system wsparcia i gwarancji, które były już stosowane w poprzednich latach, ale obecnie, właśnie w zakresie tego zrównoważonego rozwoju, jest jeszcze bardziej preferencyjny? Jeszcze jest bardziej dogodny dla przedsiębiorców? Tak. Yy gwarancje skierowane w ogóle produkty, gwarancje, pożyczki skierowane na ten obszar są dużo bardziej preferencyjne niż na inne obszary. Tutaj możemy liczyć zarówno na wyższy poziom ochrony, czyli zabezpieczenia, jak również na inne rodzaje wsparcia, np. wsparcie techniczne w postaci doradztwa. Instytucje finansowe o tym często się, tego się często nie dostrzega, ale Instytucje finansowe, które chciałyby skorzystać ze specjalnego doradztwa technicznego w zakresie ESG, w zakresie e, tych wszystkich nowych regulacji polityk, mogą korzystać ze specjalnych hubów doradczych grupy EBI, w ramach których i polskie banki bardzo chętnie z tego korzystają, w ramach których można przeszkolić swoje kadry, można przygotować wsparcie dla tych klientów, którzy no, mogą mieć szczególnie tu zapotrzebowanie na, te, na takie przygotowanie produktów pod kątem właśnie ekologicznym czy szerzej zrównoważonym. Bardzo dużo banków dopytuje, ale też i od, od połowy roku zaczęło wdrażać produkty z, z tej literki S, bo pamiętajmy ESG, to pierwsze to jest ekologia, drugie to jest społeczeństwo, trzecie to jest zarządzanie korporacyjne, czy powiedzmy inaczej, zarządzanie biznesowe firmą w tym kierunku pożądanym nowym. Więc to S to jest między innymi to, są, to jest właśnie to jest biznes, to są miejsca pracy, to jest generowanie dla na przykład najmniejszych firm, dla mikrofirm, których mamy najwięcej przecież w ekonomii. Jeżeli bierzemy pod uwagę statystykę podmiotów gospodarczych, to jest generowanie takiej, takich instrumentów finansowych, do których oni mieliby realny dostęp. Tam są w związku z tym wyższe y, zabezpieczenia, wyższe gwarancje, co powoduje, że y, banki, w tym bankowość, na przykład spółdzielcza, y, bardzo chętnie y, uczestniczą w takich programach. Mając do wyboru zwykłe finansowanie albo programy, które funkcjonują w takim standardowym ujęciu y, nieklimatycznym, niezauważonym, y, bank y, jest zachęcany, żeby jednak skorzystał z tej opcji i razem z klientem wchodził mocniej w tę ścieżkę dotyczącą. Zmian w zakresie ESG. Więc na pewno fundusze unijne, na pewno nowe programy, a w szczególności InvestEU robią dobrą robotę w tym zakresie i nasz rynek finansowy, szacujemy, że jako, jako KPK, szacujemy, że do końca roku koło nawet 200 polskich banków przystąpi w sposób bezpośredni lub pośredni do InvestEU, do tych nowych programów z ESG jako takim głównym tematem w tym. A jaka jest rola krajowego punktu kontaktowego, jeżeli chodzi o informowanie o tych możliwościach wsparcia no i udzielania tego wsparcia? Bardzo dziękuję za to pytanie, bo rzeczywiście od tego się zaczyna. Mamy ogromną liczbę programów na rynku różnego rodzaju i rzeczywiście ta praca zaczyna się od informacji, przede wszystkim o tym, gdzie te programy są, dla kogo, w jakim czasie i jaką niosą największą wartość dodaną dla danej grupy segmentu klientów w danej instytucji finansowej, bo co innego obsługują banki banki spółdzielcze, leasing, factoring itd. i tak dalej. A w tych programach również można znaleźć odpowiednie przestrzenie, odpowiednie oferty dla poszczególnych rodzajów instytucji. Przede wszystkim informujemy i szkolimy deweloperów biznesowych poszczególnych instytucjach finansowych, tak aby, móc, tak aby móc już zachęcić ich w ramach projektowania danej oferty na kolejny rok do wykorzystania tych tych instrumentów i tak, takiego zmodulowania tych produktów, aby rzeczywiście szły w parze z klimatem, szły w parze z ESG. Również pomagamy w negocjacjach z dostawcami finansowania programów, a później w trakcie w promocji w środowiskach docelowych, bo proszę pamiętać, że te programy nie mają kopert narodowych. To są programy, w których Polska rywalizuje o te środki, środki międzynarodowe, środki europejskie z innymi państwami. Szybkie wykorzystanie w Polsce powoduje, że można sięgnąć do kolejnej puli, że jest ten argument dla Komisji Europejskiej, że u nas te programy. Są popularne, że przedsiębiorcy potrzebują tych pieniędzy i w związku z tym można zgłosić się po następne. Więc naszą rolą jest nie tylko budowanie tego potencjału na rynku i takie wspieranie naszych koni wyścigowych w tym międzynarodowym konkursie, ale również wspieranie przedsiębiorców i wspieranie tej absorpcji, aby Polska mogła skorzystać z, tych, z tego dobrodziejstwa, tych nowych programów, możliwości jak najszybciej. Wszystkich zainteresowanych, i od tego należałoby zacząć pracę, zachęcam do odwiedzenia naszego portalu www.instrumentyfinansowe.ue.gov.pl, gdzie wspólnie z naszymi doradcami pomagamy znaleźć najlepszą ścieżkę. Można umówić spotkanie z naszymi ekspertami i dotrzeć do tych instrumentów, które są dla danej instytucji czy przedsiębiorcy najbardziej korzystne.